Dzień dobry, witam Państwa. Kamil Klimczak to kolejny komentarz narodowy. Mam nadzieję, że już z dobrym dźwiękiem, bo wychwyciłem powód tego, że pisaliście, że ginie dźwięk. Miałem po prostu włączoną bramkę szumów, która akurat do tego mikrofonu, który obecnie używam, nie bardzo przystawała. No ale zlokalizowanie problemu zazwyczaj chwilę trwa. A dzisiaj zastanawiałem się, o czym mówić, czy na tematy bieżące, czy... A tych tematów bieżących znowu nie ma aż tak dużo, żeby się o nich rozgadywać. Ale to może stwierdziłem, że jeszcze wrócimy na chwilę do kwestii związanych z Konfederacją. Bo proszę Państwa, Konfederacja stopniowo jakby odkrywa karty, odkrywa liderów list wyborczych w tych wyborach, te tak zwane pierwsze trójki. Powiedziałbym tak, są kandydaci lepsi, są kandydaci gorsi, są kandydaci, co do których mam jednoznacznie negatywną opinię, są też kandydaci, co do których, których po prostu też, no co za dużo mówić, znam osobiście, niezwykle cenię. No i trudno się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Suma summarum jednak, biorąc pod uwagę, jak już mówiłem, będę się trochę powtarzał w tej materii, ale ten materiał ma być, powiedzmy, pewnego rodzaju próbą rekapitulacji. Co prawda jeszcze nie wszystkie karty Konfederacja odkryła, ale dużo się słyszy, też zakulisowo. Więc jak to w mojej ocenie wygląda, ten start kampanii wyborczej? Głównie się skupię na Konfederacji, ale oczywiście trzeba to czytać i analizować również w takim kontekście znacznie szerszym. Zatem, co wynika z tego, co już do tej pory wiemy? Już mówiłem o tym, że bardziej ciekawe od tego, kto jest na listach Konfederacji, to dużo bardziej ciekawe jest to, kogo nie ma na listach Konfederacji. Nie ma wielu osób wyrazistych. Już no, można, to było raptem 2,5 miesiąca temu, ale z Konfederacją rozstał się Leszek Sykulski. Potem skreślono tak naprawdę Sebastiana Pitonia, skreślono Justynę Sochę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też wielu działaczy drugiego szeregu, którzy może nie są tak szeroko znani, ich nazwiska wiele Państwu nie powiedzą, którzy no nie tylko, że nie znaleźli się na listach, ale wiem, że wielu po prostu z Konfederacją czy z jej częściami składowymi się pożegnało. A to często byli, to byli przedstawiciele tej takiej bardzo, powiedziałbym, aktywnej części Konfederacji i to myślę, że szczególnie powinno zwolenników Konfy niepokoić to, że tak wielu aktywnych ludzi gdzieś tam ginie. A niestety prawidłowość w tym środowisku jest taka i myślę, że z tego, że na przykład ja się w tą prawidłowość nie wpisałem, wynika pewna ograniczona, co prawda najczęściej lokalnie, ale czasem rozszerzająca się taka nienawiść do mojej skromnej osoby w części środowiska Ruchu Narodowego, podkreślam w części, bo jest bardzo wielu działaczy Ruchu Narodowego, którzy odnoszą się do mnie normalnie, z wzajemnością i utrzymujemy normalne koleżeńskie relacje, że ja się nie wpisałem w ten schemat. Mianowicie jest to schemat taki, że po opuszczeniu
dajmy na to ruchu narodowego, bo z tego środowiska mam najwięcej takich sygnałów. Po prostu po opuszczeniu ruchu narodowego ci ludzie nie angażują się już nigdzie publicznie. Oni znikają z życia publicznego, znikają z życia politycznego, słuch o nich ginie, wracają oczywiście do pracują gdzieś tam, ale już nie angażują się politycznie i ten ich potencjał ludzki, potencjał chociażby merytoryczny czy zdolności organizacyjnych zostaje totalnie zmarnowany. Szanowni Państwo, myślę, że jesteśmy właśnie w takim momencie, że Konfederacja przepoczwarza się. Przepoczwarza się z takiego pospolitego ruszenia, którym jeszcze była 4 lata temu. Takie pospolite ruszenie ma swoje wady i zalety. Przepoczwarza się w, niestety, proszę Państwa, nie w partię oddolną, chociaż oczywiście trudno szukać naprawdę partii oddolnej, partii naprawdę demokratycznej w Polsce. Paradoksalnie być może najbardziej demokratyczną formacją z tych mainstreamowych dzisiaj to chyba jest Polskie Stronnictwo Ludowe, bo jeśli całkowicie demokratycznie Piechociński mógł tam obalić Pawlaka, to niewielko zresztą dosyć różnicą głosów, i to była chyba jedyna taka, powiedziałbym, demokratyczna zmiana władzy w partii politycznej, odwołanie się do członków partii, nie do jakichś tam zakulisowych gierek w politbiurze. Natomiast Konfederacja przepoczwarza się w wodzowską partię Sławomira Mentzena z drobnym bardzo dodatkiem Krzysztofa Bosaka. To ma swoje wady i zalety. Natomiast zaletą jest oczywiście to, że taką strukturę jest dużo łatwiej kontrolować. Wadą jest to, że wyraziste osobowości nie mają już racji bytu w Konfederacji. W Konfederacji liczą się osoby, które są lojalnymi żołnierzami Mentzena, względnie to jest też plus, jest to pewien wspólny mianownik, który zauważam przy tym formowaniu list, a rozmawiam z bardzo różnymi ludźmi i różne takie strzępki informacji układają się w całość, no jeszcze ewentualnie mają pieniądze. I proszę Państwa, to może być problem, to przepoczwarzenie się może być poważnym problemem Konfederacji już za pół roku, kiedy przyjdzie, nieco ponad pół roku w zasadzie, kiedy przyjdzie do wyborów samorządowych. Problemem zawsze i ruchu narodowego w czasach, kiedy w nim byłem, ale problemem też chociażby Kukiz 15, w którym też spędziłem chwilę czasu. Bynajmniej nie uważam go za czas stracony. To była dla mnie bardzo pouczająca lekcja. Brakowało tym formacjom tak zwanego zakorzenienia w terenie. Taką próbą na przykład zakorzenienia w terenie Konfederacji były kluby Konfederacji, które jak już teraz widzimy jasno stały się zwyczajną wydmuszką. Stały się szyldem bez znaczenia, czasem tylko kiedy politycy trzech partii składowych no, nie chcą tam dawać wszystkich znaczków, to po prostu występują jako klub Konfederacji. No, najczęściej to mam takie relacje, że jeśli już odbywa się jakieś spotkanie klubu Konfederacji, to przychodzą po prostu działacze trzech partii składowych z danego terenu i sobie deliberują, co tam by fajnego zrobić. A to chodziło przecież o zaangażowanie sympatyków, którzy ściśle z Konfederacją się identyfikują. Że omawiałem tutaj słabości programowe Konfederacji, ale biorąc pod uwagę już jakby tak, odsuwając na razie na chwilę kwestie ideowo-polityczne, biorąc pod uwagę tylko taką kuchnię polityczno-wyborczą, którą ośmielam się twierdzić, znam całkiem
nieźle, bo uczestniczyłem w wielu kampaniach wyborczych w różnej roli. Jeśli dobrze policzę, to było ich przynajmniej z 8 albo 9, a może i więcej, jeśli tak by policzyć. Pewnie było ich więcej. Zawsze, kiedy się mnie pytają o chrzest bojowy, to ja z uśmiechem odpowiadam, że kiedy miałem lat 10, w 2005 roku, to kiedy była potrzeba, to nosiłem gdzieś tam ulotki Ligi Polskich Rodzin. Więc jednak tą kuchnię polityczną, jak to się robi na dole, mniej więcej myślę, że znam. I to może być przy wyborach samorządowych, to może być naprawdę, naprawdę poważny problem. To może być poważny problem, tym bardziej jeśli lista ludzi, którzy z Konfederacji odeszli i już nie chcą mieć z nią nic wspólnego, ja bym sobie życzył naprawdę, i to mój gorący apel do tych działaczy, którzy się na przestrzeni lat gdzieś tam ze środowisk narodowych, czy teraz z Konfederacji wycofują, na miłość boską, nie róbcie im tego prezentu, bo to jest prezent dla tych sterników tego altersystemu, czy rzekomego altersystemu, że ludzie im niewygodni dają za wygraną. Nie trzeba oczywiście działać politycznie, ale jest wiele organizacji, można nawet założyć swoją, ale jest wiele organizacji, czy lokalnych, czy ogólnopolskich. No tu ja oczywiście będę zapraszał do klubu imienia Romana Dmowskiego, jak ktoś chce się zaangażować, to proszę tam pisać, udzielimy wszelkiej pomocy. No po prostu jest to taka sytuacja, że to jest prezent dla tych sterników, jeśli ci ludzie gdzieś tam znikają. Ja apeluję do tego, żeby jednak nawet te zawiedzione nadzieję w Konfederacji, tą frustrację nawet, która absolutnie rozumiem, przekuć w czyn i działać dalej oddolnie. Idą wybory samorządowe, a jak nie te, to następne wybory, tak. Coś się prędzej czy później pokaże, nie ma co się na rzeczywistość obrażać, to, że postawiono na ludzi, którzy przede wszystkim pracują na wodza i wykonają każde jego skinienie, czy koalicję z PiS-em, czy koalicję z Platformą, to nie powód, żeby zostawiać, jakkolwiek by to górnolotnie nie zabrzmiało, sprawy polskie. Natomiast to może być przepis na katastrofę. Jeśli nie jeszcze w samorządówce, to w kolejnych i kolejnych wyborach, w kolejnym czteropaku wyborczym, bo jeśli to dalej będą takie partie wąskie, kadrowe, to za chwilę się okaże jednak, że ta ławka może być za krótka. Ta ławka może być też, proszę Państwa, za krótka, żeby, jeśli dojdzie do tej koalicji, żeby skonsumować różne frukta, które z tym się będą wiązać, żeby po prostu obsadzić te różne stanowiska, które w podziale łupów w administracji państwowej czy w spółkach Skarbu Państwa przypadną. No oczywiście można ideowo ich nie wziąć, no tylko to wtedy trochę, to wtedy jest, wtedy wchodzenie w koalicję nie miałoby żadnego sensu. Zatem, proszę Państwa, czy jednakże tworzenie, wracając do meritum, bo popłynąłem w dygresję, czy takie tworzenie politycznych partii tylko z politycznych żołnierzy wodza ma sens? No, odpowiedź, ktoś by mógł powiedzieć, że przecież Jarosław Kaczyński na tym jedzie naprzód. Proszę Państwa, to z takimi partiami to jest tak, że prędzej czy później ta maszyneria, tam się dostaje jakiś piasek, ona zaczyna się zacinać i w końcu to w jakiś sposób siada. To stało się z Platformą Obywatelską, to stanie się prędzej czy później z PiS-em, dojdzie do jakiegoś, być może w końcu do jakiejś zmiany systemu partyjno-politycznego w Polsce, ale,
ale na dłuższą metę myślę, że to jednak może nie zadziałać. Jednak z drugiej strony też, jeśli Konfederacja chce reprezentować kontrsystem, no to powinna się jednak odwoływać nie do tego, że my wiemy od was, głupich ludzi, lepiej, co, jak prowadzić politykę, i wy, durni aktywiści, szury i foliarze, zostawcie to nam, zawodowcom. No to, proszę państwa, no to jest już gadka całkowicie systemowa. No to jaki to ma sens, szanowni państwo? To, no niestety, to jest i z punktu widzenia taktycznego, i z punktu widzenia strategicznego jest to dążenie samobójcze. No tylko, że, proszę państwa, no wielu tego nie widzi. Ja domniemywam, że oni po prostu, sternicy Konfederacji, tego nie chcą widzieć, nie uczą się niestety na błędach, no i tak to będzie wyglądało. I oczywiście za chwilę być może podniesie się krzyk zwolenników, ale jeśli nie Konfederacja, to co? Jeśli jak nie Konfederacja, to zginiemy. Proszę państwa, i z Konfederacją możemy zginąć, jak pokazuje ich głosowanie nad ustawą antyszpiegowską, która może potencjalnie już za miesiąc, dwa wejść w życie i zacząć kneblować usta niezależnym dziennikarzom. Ale proszę państwa, jeszcze jedna rzecz. Szanowni państwo, tu odwołam się do właśnie takiego dialogu, który rzeczywiście miał miejsce, nie z moim udziałem, kiedy to właśnie jakiś sympatyk Konfederacji zaczął klarować pewnemu dziennikarzowi, żeby koniecznie zrobił program o tym, że trzeba głosować na Konfederację, a nie warto na te rozliczne planktony, które się teraz pojawiają, nie wiem, Polska jest jedna, Front, Kamraci, czy co tam jeszcze. No oczywiście zobaczymy, ile z tych formacji zbierze wymagane do startu w całym kraju podpisy, ale proszę państwa, jak media mogą być wolne i niezależne, jeśli niektórzy właśnie z tych sympatyków wolnych i niezależnych mediów chcą, żeby były to media jednej partii, czyli Konfederacji. No na miły Bóg, jeśli zmienimy media niezależne w tubę propagandową Konfederacji, to możemy ten przymiotnik wolne i niezależne wykreślić. Bo to tak nie może być niestety. My musimy patrzeć na ręce również, a powiedziałbym nawet zwłaszcza tym, którzy aspirują do reprezentowania nas. Więc no to jest rola mediów. Ja wam nie dam jednej recepty na to, jak się zachować wobec tych nadchodzących wyborów. Ja wierzę, że wy, drodzy widzowie, macie swój rozum i każdy zdecyduje w zgodzie z własnym rozumem i własnym sumieniem, ale na pewno oczywiście jeszcze przed wyborami się podzielę jakby moją refleksją, co ja zamierzam zrobić. Natomiast to nie jest tak, że mam tylko jedno wyjście, że jest to pytanie z jedną odpowiedzią. Nie. Odpowiedzi zawsze będzie kilka, wariantów jest wiele, będziemy jeszcze to rozważać, natomiast tutaj no, trwa walka o głosy. Za chwilę zacznie się, no już myślę niedługo, oficjalnie kampania wyborcza i różne formacje będą nas do siebie przekonywać. I ja jestem w tej grupie, którą po prostu któraś formacja musi przekonać. No, wiem, że niektóre formacje mnie jakby z gruntu nie przekonają, bo oni już byli. Ale no, to nie znaczy, że to, jeśli ktoś mówi, że jest jedyną alternatywą, to kłamie. Jeśli mamy jedną alternatywę, to twierdzę, że nie mamy żadnej alternatywy, bo w takim razie, jeżeli opowiadamy się przeciw temu systemowi, możemy zagłosować tylko na jedną partię, no to jest klasyczny przypadek. Możesz wybrać Forda w dowolnym kolorze pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Czyli możesz wybrać partię antysystemową pod warunkiem, że będzie to Konfederacja. Gdzie tu wybór? Gdzie jakaś demokracja? Gdzie jakaś wolność, o którą walczymy? Jeśli zostajemy na łasce i niełasce de facto Sławomira Mentzena. No, drodzy państwo. No niestety, taka jest smutna prawda.
Mam nadzieję, że jeszcze ktoś tam pójdzie po rozum do głowy, bo gdy widzę ludzi, mnie też to smuci, że większość tych ludzi, których znam i szanuję, najczęściej służy jako paprotki, jako taki kwiatek do kożucha, bo startują z miejsc, z których nie mają szans się dostać do Sejmu. W tym momencie w Konfederacji ja osobiście dostrzegam no może dwie, trzy osoby z miejsc biorących, co do których no, z czystym sercem mógłbym na nich zagłosować. Problem, proszę Państwa, polega na tym, że w ostatecznym rozrachunku te głosy też mogą no, przyczynić się do tego, że nie tylko ci ludzie wejdą, o których mówię, na razie jeszcze nie wymieniając nazwisk, ale że jeszcze, nadajmy na to, na ich plecach wjedzie jakiś korwinista, który jest w 3/4 punktów moim ideowym przeciwieństwem, ktoś w rodzaju Tomasza Brzeziny. No i to jest też tragedia jakby tego systemu partyjnego i systemu wyborczego, jaki teraz mamy, ale proszę Państwa, zakończę oklepanym sloganem wybierz mądrze i dodam do niego swoje nie emocje, a zdrowy rozum i analiza sytuacji. A cóż, no, miejmy nadzieję, że może ktoś jednak pójdzie po rozum do głowy, że jednak ci sympatycy, ci różni aktywiści, to by nam się jednak do czegoś przydali, mimo że trzeba będzie ich przekonywać i z nimi dyskutować, bo przydadzą się nie tylko do noszenia ulotek i klejenia plakatów, ale również na przykład do tego, żebyśmy wiedzieli, co myślą ludzie, niekoniecznie z sondaży, które są takie, jak no, tak naprawdę są takie, jak sobie zażyczy zamawiający. No to jest ślepa uliczka. Rozgadałem się, więc kończę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo dane w opisie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego komentarza i do zobaczenia.